Surowe obostrzenia w Chinach. Nie mogą wyjeżdżać z regionu Chin. Nowe ognisko zakażeń COVID-19. Wprowadzono surowe ograniczenia. W prowincji Zhejiang na wschodzie Chin wykryto ognisko zakażeń wariantem Delta. Zarejestrowano tam już 138 lokalnych infekcji. W związku z tym władze wprowadziły surowe ograniczenia dotyczące możliwości wyjazdu, by nie dopuścić do rozwleczenia koronawirusa po kraju. W Chinach pandemia jest zasadniczo pod kontrolą od marca 2020 roku, ale władze stosują strategię zero COVID i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, stosując miejscowy lockdown i masowe testy przesiewowe. Dodatkowe nasilenie kontroli wiązane jest ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie. W poniedziałek Państwowa Komisja Zdrowia zgłosiła 101 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 80, w których do zakażenia doszło na terytorium Chin. 74 z tych przypadków wykryto w zamieszkanej przez ponad 60 milionów ludzi prowincji Zhejiang, która mierzy się z nowym ogniskiem choroby. Władze ogłosiły surowe restrykcje od 3 grudnia do niedzielnego popołudnia. W Zhejiangu potwierdzono łącznie 138 lokalnych infekcji. Badania genetyczne wykazały, że odpowiada za nie podtyp wariantu Delta koronawirusa określany jako AI.4, podała państwowa chińska agencja prasowa Xinhua. Miejscowe władze ogłosiły surowe restrykcje dotyczące zgromadzeń i możliwości wyjazdu z regionu. Mieszkańcy obszarów wysokiego i średniego ryzyka nie powinni opuszczać prowincji, a jeśli podróż jest niezbędna, muszą przez co najmniej 14 dni nie przychodzić do pracy i przedstawić ujemny wynik testu. Chińskie władze poleciły również wzmocnienie środków przeciwdziałania zakażeniom w miastach przygranicznych. W ostatnich miesiącach znaczną część nowych infekcji wykrywano w miejscowościach leżących w pobliżu granic z Rosją i Mongolią.